Witam bardzo serdecznie w grze 64 LUV na Commodore C64, gra wydana w 1983 roku przez Grana Software, a stworzona przez Hansa Thornblada. Więc wybieramy kółko albo krzyżyk. No niech będzie, że wybiorę krzyżyk. I zaczynamy rozgrywkę. Więc jest to taka gra, która przypomina kółko i krzyżyk, z tym, że tutaj trzeba ułożyć w poziomie, w pionie i po skosie 5 jednakowych znaków, które mamy. Więc trzeba oczywiście dość uważnie grać, bo komputer jest dosyć cwanym przeciwnikiem. Lubi atakować bardzo często i zapędzać mnie, jak to zwykle bywa, w kozi róg, że sobie stworzy podwójne rozwiązania, więc no, trzeba naprawdę tutaj dobrze patrzeć. Jak na razie widać, komputer atakuje ciągle i wciąż. Ja muszę blokować już nawet na jedynkach, najlepiej tak, żeby nie pozwolić mu na jakikolwiek oddech. Z komputerem jest bardzo ciężko wygrać, tak czy siak, co nie znaczy, że jest to rzecz niemożliwa, ale trzeba się cały czas pilnować tutaj z nim we wszystkich możliwych kierunkach. Tutaj już kombinuje mi tutaj jakieś, prawda, dziwne sprawy. Tutaj zobaczmy, nie ma żadnego, ale tu muszę postawić. Co on zrobi? No wiedziałem, że tutaj postawi, bo tutaj już miałbym generalnie temat wygrany. Jakby się cztery udało obok siebie ustawić, to wtedy już właściwie jest temat wygrany. Tak, tutaj trzeba go poblokować. On tutaj widzę, że mi zacznie robić pułapkę obsajdową. Nie wiadomo kiedy. Więc już go tu muszę blokować na wszelkie możliwe sposoby. Tak, on myśli, że ja mu się tak łatwo dam, ale to nie tędy droga. Tak, tutaj kombinuję coś, ale nic nie nakombinuję, bo mu już zawczasu psuję szyki jakiekolwiek. Im wcześniej to się zrobi, tym lepiej. Tak, gdzieś uciekł tutaj, bo już po prostu jest w ciężkiej desperacji. Tak jest. To już mu tutaj załadujemy. Nie ma to tamto, żeby tutaj będę po prostu go blokował na wszelkie możliwe. No tutaj by chciał zrobić, o tu, o. Myśli, że ja tego nie widzę? No to masz. Jak ja tego nie widzę, to się mylisz i to bardzo. No, chyba żarty sobie stroisz. No gdzie tutaj ja ci dam taką możliwość wspaniałą, żebyś to zakończył? Nie ma takiej opcji. Czyli widzę, że ani ja, ani on nie damy sobie pozwolić na to, aby gdzieś już można było. Jak tutaj, jak kombinuje? Nic tu nie wykombinujesz. A, wykombinował, tutaj ma. Wygrał, niestety. Także no, ta walka była dosyć zacięta, jak widać. No, tak jak mówię, z komputerem nie jest łatwo wygrać. Obok, po prawej stronie, są tutaj różne opcje. E to jest wyjście, N to jest nowa, normalna gra, T to jest trening, chociaż trening właściwie wygląda jak rozgrywka. Save, czyli zapis, i recall, czyli tak jakby przywróć, czy coś w tym rodzaju. Zaczynamy od nowa, wtedy jak damy recall. Zobaczmy, czy E zadziała, exit. Tak, gra wychodzi do Basica. Wylistować się nic nie da, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.